Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich na konferencji prasowej naszego lidera, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz towarzyszącego mu pana posła Arkadiusza Mularczyka. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w związku z bardzo kontrowersyjną, niepokojącą wypowiedzią pana premiera Donalda Tuska, jaka padła podczas konferencji prasowej z kanclerzem Scholz, na konferencji prasowej, w której uczestniczył Donald Tusk i kanclerz Scholz, która dotyczyła odszkodowań, reparacji, popularnie nazywanych reparacjami wojennymi. Te słowa brzmiały w ten sposób. W sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu. Ta wypowiedź padła dokładnie 12 lutego na konferencji prasowej w Berlinie. I do tej wypowiedzi chciałby się odnieść nasz lider, pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, to jest wypowiedź, która godzi w elementarne interesy Polski. I chodzi tutaj zarówno o same odszkodowania, bo to jest właściwe określenie, ale także chodzi o nasz status. I to nie tylko status polityczny, ale także status, można powiedzieć, kulturowy. Przypominam Państwu, że Niemcy nie tak dawno jeszcze płaciły odszkodowania Francuzom za I wojnę światową, że płaciły wielkie odszkodowania Izraelowi, że w tej chwili podejmują rozmowy albo już nawet płacą odszkodowania niektórym państwom afrykańskim, tym, które były koloniami niemieckimi. No, wobec Polaków przyjmują postawę, którą nie można określić inaczej niż jako postawę po prostu rasistowską i to taką skrajnie rasistowską. Tutaj widać, że się nic nie zmieniło. Ja swego czasu rozmawiałem na takich nieformalnych spotkaniach z panią Merkel i zwracałem jej na to uwagę. No, ona to zbywała milczeniem. Niemcy się po prostu nie zmieniły niestety w tej relacji z Polakami. A Donald Tusk się w to wpisuje. Się w to wpisuje i to jest i skrajnie szkodliwe, i haniebne, i jednocześnie to jest jeszcze do tego także przestępstwo z punktu widzenia polskiego kodeksu karnego. Jest przestępstwo z artykułu 127 kodeksu karnego, no, które premier Tusk popełnia już od dłuższego czasu. Chodzi o zmienianie przemocą ustroju państwa. A to jest kolejne, bo to chodzi o wyrządzenie szkód w relacjach z innymi państwami. Więc chciałbym, żeby to, co tutaj zostało powiedziane, wybrzmiało bardzo mocno, ale ponieważ tymi sprawami odszkodowań zajmuje się pan minister Mularczyk, wobec tego prosiłbym, żeby zabrał głos. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, trzeba po pierwsze podkreślić, że te sformułowania, których użył premier Donald Tusk podczas pierwszej swojej wizyty w Berlinie z kanclerzem Scholzem, muszą szokować. Dlatego, że jest to pierwsza wizyta pana premiera w Berlinie i od razu podważa i osłabia status naszego kraju. Przed przystąpieniem formalnym do jakichkolwiek rozmów on już mówi, że sprawa ma charakter zamknięty od strony prawnej i od strony międzynarodowej, co jest oczywistą nieprawdą. Chcę podkreślić, że w 2022 roku, 14 września, Platforma Obywatelska, ale też cały Sejm zagłosował za uchwałą, w której polski Sejm wzywa Niemcy do przyjęcia odpowiedzialności ekonomicznej, finansowej, politycznej, prawnej za skutki II wojny światowej. Przypomnę, że ta uchwała została podjęta w wyniku publikacji raportu o stratach wojennych 1 września w Zamku Królewskim, a następnie ta uchwała dała podstawę do wysłania noty dyplomatycznej do rządu Niemiec. W tej nocie dyplomatycznej państwo polskie domagało się od państwa niemieckiego wypłaty 6 bilionów 220 miliardów złotych tytułem odszkodowań za straty materialne i demograficzne, jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej. Ale drodzy państwo, ta nota również zawiera wniosek o zwrot zrabowanych dóbr kultury, dzieł sztuki, zwrot zrabowanych
zasobów bankowych, które zostały skradzione podczas II wojny światowej, ale również zwrot majątku, który Niemcy zrabowały mniejszości polskiej, Związkowej Mniejszości Polskiej w Niemczech. Szereg punktów, które w tej nocie były wymienione, powinny być podstawą rozmów, negocjacji, a finalnie powinno zakończyć to traktatem polsko-niemieckim, który regulowałby skutki dotyczące właśnie wypłaty Polsce odszkodowań za wojnę. Przypomnę, drodzy Państwo, że rząd Niemiec w sposób absolutnie bezczelny po 3 miesiącach odpowiedział, że sprawa jest zamknięta i nie zamierza podejmować żadnych w tej sprawie rozmów. To stanowiło podstawę dla przyjęcia przez Radę Ministrów 18 kwietnia ubiegłego roku uchwały, która jest opublikowana w Monitorze Polskim, z której wynika wprost, że rząd polski stoi na jednoznacznym stanowisku, że sprawa reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia nie była nigdy przedmiotem jakiejkolwiek umowy międzynarodowej polsko-niemieckiej. Polska nigdy nie zrzekła się tych świadczeń z tytułu wojny. I co więcej, rząd polski domaga się uregulowania tych spraw w formie umowy traktatu międzynarodowego. Tak więc stan prawny jest jasny, stan polityczny jest jasny. Zarówno polski Sejm, polski rząd, ale też, drodzy Państwo, polskie społeczeństwo domaga się uregulowania tej sprawy. Zarówno sondaże opinii publicznej, ale też oczekiwania społeczne są takie, że polskie społeczeństwo chce, ażeby ta sprawa była uregulowana. I drodzy Państwo, i w związku z powyższym widzimy, że takie działania Donalda Tuska, który mimo obietnic przed wyborami, mimo głosowania w parlamencie przez Platformę, oszukuje polskie społeczeństwo, wprowadza polskie społeczeństwo w błąd, ponieważ już na pierwszym spotkaniu twierdzi, co jest oczywistą nieprawdą, że sprawa ma charakter zamknięty. To jest, drodzy Państwo, absolutna zdrada interesów naszego kraju. To jest poddawanie jakichkolwiek już negocjacji na samym początku. To jest osłabianie pozycji naszego kraju, bo to dzisiaj z tej perspektywy Polska staje się petentem, a Polska ma pełny mandat międzynarodowy, pełny mandat moralny, prawny, polityczny do tego, żeby doszło do rozmów i wypłaty Polsce odszkodowań za wojnę. Drodzy Państwo, to co Niemcy proponowali już w różny sposób naszej formacji, to po prostu to jest kpina. Proponują odbudowę Pałacu Saskiego, proponują jakieś niewielkie świadczenia na rzecz żyjących ofiar. To jest, drodzy Państwo, promil tego, co wynika z raportu. Przypomnę, że nasz raport wycenia straty polskie na 6 bilionów 220 miliardów złotych. To jest kilkanaście, drodzy Państwo, portów CPK, elektrownie atomowe, setki tysięcy mieszkań. To są fundusze, które Niemcy powinny Polsce zapłacić. Ale też chcę przestrzec tutaj Donalda Tuska i Rafała Sikorskiego przed takim konstruowaniem potencjalnych rozmów, że to będą wspólne projekty polsko-niemieckie, że to będzie odbudowa na przykład przez Niemców Pałacu Saskiego. Bo potem się okaże, drodzy Państwo, że na tym Pałacu Saskim odbudowanym za jakiś promil odszkodowań będzie wisiała tabliczka, że to jest odbudowane dzięki Niemcom, dzięki dobrodziejom Niemcom. Na to nie może być naszej zgody. Chcę podkreślić jednoznacznie, że dzięki decyzji pana premiera Jarosława Kaczyńskiego oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego podjęliśmy w ciągu ostatnich lat intensywne działania na arenie międzynarodowej. Te działania bardzo bolały państwo niemieckie, niemiecką dyplomację, ponieważ Niemcy chcą prezentować się jako mocarstwo moralne na arenie międzynarodowej. Niemcy aspirują do budowy Unii Europejskiej. Niemcy aspirują do stałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u. I podnoszenie przez nas tej sprawy absolutnie obdziera ich z mandatu moralnego do przewodzenia Europie i na świecie. Dlatego, że też, drodzy Państwo, kończąc, Niemcy tak bardzo zaangażowały się w kampanię Donalda Tuska. Te fundacje, te różnego rodzaju spotkania, to wsparcie mediów niemieckich, Platformy, no właśnie temu służyło, żeby ten temat zszedł z agendy i Niemcy znowu mogły prowadzić politykę z punktu widzenia moralnej wyższości nad innymi narodami, co nie jest prawdą. Niemcy nie mają do tego mandatu moralnego. Kończąc, drodzy Państwo, chcę podkreślić, że w naszej ocenie jakiekolwiek umowy, które w tej sprawie w przyszłości będą podejmowane, w naszej ocenie powinny mieć mandat parlamentu, powinny być ratyfikowane przez polski Sejm i nie ma tu żadnego znaczenia takie czy inne sformułowanie
pana premiera. Oczywiście on osłabia naszą pozycję, osłabia pozycję Polski. Natomiast uważamy, że te sprawy powinny być przedmiotem umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez polski Sejm. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Szanowni państwo, teraz przejdziemy do kilku dosłownie pytań, najlepiej w temacie konferencji. Czy jest jakaś redakcja, która chciałaby zapytać o te sprawy, o których tutaj mówiliśmy? Jeżeli pan rzecznik pozwoli. Ja wielokrotnie mówiłem od bardzo już długiego czasu, że Platforma Obywatelska to jest partia niemiecka, a no, szef tej partii jest w gruncie rzeczy na usługach Niemiec. No, jeżeli ktoś do tej pory nie wierzył, a wiem, że są tacy, wielu takich, to ma w tej chwili kolejny dowód, a tych dowodów było dużo, że tak właśnie jest. Żaden przyzwoity polski polityk niczego takiego by mu zrobić nie mógł.